to? Kto tak gra? To Miriam. Najmłodszy. Najmłodszy mieszkaniec domu, docenta. To jest mieszkanie docenta i jego żony Aliny i zawsze to dzieci ich podkreślają. Z przedmiotów takich materialnych to na pewno po docencie została szafa. Ta charakterystyczna, która jest często gdzieś pokazywana jako zdjęcie z obrazem namalowanym między innymi przez Czeczota i przez Clive'a. No i malunki łazienkowe zrobione między innymi przez synową. Jest też kuchenka. Kuchenka zwyczajna, na której do dzisiaj gotujemy nasze obiady i śniadania i kolacje. Pokażesz mi tę szafę? Tak, oczywiście. Jest jeszcze po drodze łazienka. Pięknymi kobietami. Łazienkowymi kobietami. Łazienkowymi, tak. Mhm. Są gotowe do kąpieli, można powiedzieć. Ogromna szafa i bardzo pozytywna i jakaś taka dająca taką świadomość, że to było niezwykłe miejsce. Chyba przypominająca o tym cały czas, że to nie był zwykły dom. Nie, bardzo złe, panie docencie, bo jest 90, najwyżej jest no dziura, za tyle, tak. że no jednak nerki filtrują. Sytuacji, jest. Ja sądzę, że go do zabiegu trzeba i to jak najszybciej, no bo on nam zginie. No. Myśmy tu nie przychodzili jako do człowieka, ja wiem, bohatera, człowieka znanego, tylko się szło do docenta. Nawet ci, którzy byli z nim blisko bardzo i mówili z nim na ty, to też o nim mówili zawsze docent, a nie Marek. Teraz ludzie mówią, ja bywałem u Marka. To nieprawda. Wszyscy przychodzili i mówili, panie docencie. Do domu docenta na radiostacji można dojechać samochodem, autobusem lub tramwajem. W tramwaju zwykle jest za zimno albo za gorąco. Zresztą kierowcy też w kółko narzekają. Najczęściej na korki. Docent mieszkał w Łodzi ponad 50 lat i szczerze mówiąc dziwię się, że tyle wytrzymał. Nie był łodzianinem z krwi i kości. Nie znał Łodzi. Nie umiałby do mnie przyjechać. Ja go przywoziłem. Znał Łódź, Zedwerowicza, szpital Pirogowa, bo tak jeździł do pracy. Więc był łodzianinem takim na dystans. Kiedyś powiedział, było tu się gdzie przytulić i odpocząć. I tak Łódź traktował. Docent miał ciemnopiwne takie oczy, nie czarne, ale te oczy zawsze były żywe. Jak docent już był bardzo chory, to zawsze te oczy po prostu były młode. Oczy 16-latka, śmiejące się oczy. I tym zjednywał sobie ludzi. Cała jego twarz, no już mówimy o człowieku w pewnym wieku, była przyjazna. Faktycznie nosił swetry. Któregoś dnia Karski był u niego w domu i mówi, oj panie doktorze, czy pan nie ma innego sweterka, ale pan chodzi w tym. No, ten papieros oczywiście. Trudno nam było znaleźć jakieś zdjęcie, gdzie nie jest z papierosem. I to spojrzenie, które mówi nam o tym bólu, którego doznał i o tym, że życie jest ważne. Marek Edelman nie był postacią powszechnie znaną. Być może zaraz po wojnie, kiedy jeszcze doświadczenia wojenne były świeże, to tak, ale potem przez wiele lat o powstaniu w getcie warszawskim czy o Marku Edelmanie raczej się nie mówiło. Dopiero jego postać stała się szerzej publicznie znana, kiedy Hanna Kral napisała Zdążyć przed Panem Bogiem. I od tej pory, no to można powiedzieć, była postać publiczna. No mało wiemy. Kojarzycie z książką pewnie? Zdążyć przed Panem Bogiem. Czy nie czytaliście jeszcze tej książki? Nie, jeszcze. A samo nazwisko? Edelman? Tak, tak. No to już tam słychać, jak też czasami coś pani mówi, ale tak kiepsko. Też nie pierwszy raz jesteśmy tutaj w Centrum Dialogu.
Tak, ale więcej było o Karskim na przykład niż o Edelmanie. Nie, nie słyszałem, ale miałem usłyszeć właśnie, miałem się dowiedzieć, bo niedługo mieliśmy i tak coś o nim pisać, więc i tak to dobrze, że tutaj jestem, tutaj tak się sporo o tym dowiem. Książka Zdążyć przed Panem Bogiem, coś ci mówi? Mówi mi, ja natomiast nie czytałem ani nie miałem jej w ręce nigdy nawet. 20 lat temu miałam możliwość i moje uczennice i uczniowie spotkać pana Marka Edelmana w jego domu na ulicy Zelwerowicza. Jak do niego dzwoniłam, to podsumował rozmowę, ale tak w ogóle to co mi pani dupę zawraca? I ja się przestraszyłam, dzwonię do koleżanki, że się zgodził na rozmowę. Ona była jego współpracowniczką, pracowała w Pirogowie tam u niego. A ona mówi, ojej, to był w bardzo dobrym humorze, jak ci tak powiedział. No i myśmy tam poszli. No dzieciaki mniej więcej tyle wiedziały o nim, co te tutaj teraz. Także miały się ze spotkania, że tak powiem, dowiedzieć, kto zacz. A on ich oczarował. On był po prostu tak błyskotliwy, tak dowcipny, tak refleksyjny na przemian. I oni z nim rozmawiali o czasie teraźniejszym. Nie rozmawiali o getcie, nie rozmawiali o powstaniu, tylko rozmawiali o tym, jak się demokracja buduje, dlaczego nie wyjechał z Polski w 68 roku. I on tak pięknie wtedy powiedział, bo powiedział, mówi, wyjrzyjcie przez okno. Pani tam była, widziała. Drzewo rośnie pod oknem. On mówi, to jest moje drzewo. Nikt mnie nie pozbawi możliwości patrzenia na to drzewo. Ja tu zostanę. Ktoś tu musi być. Po prostu. Pamiętam jedno ze zdań. Na pytanie, dlaczego pan nie wyjechał z Polski, choć na pewno było wiele okazji, odpowiedział pan, nie wyjechałem, bo jestem odpowiedzialny za tych 400 tysięcy. No i tak. Czy to nie jest jasne? To jest zupełnie jasne. Jestem, może to jest megalomania, że jestem odpowiedzialny, to jest wewnętrzne uczucie. Jestem odpowiedzialny za to. To się tutaj stało. Ja byłem z nimi, tak? Ich nie ma, ale coś tu musi zostać. Marek Edelman przyjechał do Łodzi, ponieważ, tak jak sam mówił, tutaj było mieszkanie, w którym można się było zatrzymać. Byli przyjaciele, z nim przyjechali. Oczywiście Alina Margolis, która była później jego żoną, ale także kilka innych osób, które przeżyły powstanie w getcie. I te pierwsze lata po wojnie chyba były stosunkowo ważne i dobre. Tylko w jednym znaczeniu, w znaczeniu takim przyjacielsko-rodzinnym, odbudowywania tego życia, Edelman i Alina Margolis mogli wybrać wyjazd, mogli wyjechać, zresztą byli za granicą. W 1946 roku byli we Francji, byli we Włoszech, mogli pozostać za granicą, zdecydowali się jednak wrócić. Tutaj oboje studiowali medycynę, to środowisko. Wtedy trzeba podkreślić, że Łódź była taką stolicą, niepisaną stolicą Polski. To tutaj ich bardzo bliskimi przyjaciółmi byli Kołakowscy. Tutaj toczyły się ważne rozmowy, ale oni oboje postanowili być lekarzami, ratować życie. Dla Marka Edelmana stało się to w pewnym sensie takim przedłużeniem ratowania życia. Kiedyś to było w czasie wojny czy na Umschlagplatzu, jednak kogoś, jeżeli mógł wyciągnąć z Umschlagplatzu, to robił. Później jako komendant, ostatni komendant powstania w getcie warszawskim, a później jako lekarz. I trochę przez przypadek stał się wybitnym lekarzem, kardiologiem, który był nie tylko świetnym specjalistą, ale także niezwykle empatycznym człowiekiem, który pomagał także przechodzić na tę drugą stronę, bo wiedział, że trzeba umierającego trzymać za rękę do końca. Szpital Pirogowa przy ulicy Włóczęskiej. Proszę pani do izby przyjść. Proszę pani tutaj, proszę. Proszę. Tam kawałeczek. Tutaj widać, jak szybko zacierają się ludzkie ślady. Co pani chce zobaczyć? Jak tu nic nie ma. Na kardiologię to... Na kardiologię, tak. Prosto i tak. Tu się zaczyna oddział intensywnej terapii, który powstał dla pana docenta Edelmana. Jeszcze pół roku temu tu były drzwi wejścia. Tu była sala chorych, tak zwana sala C, taka trochę wyposka. Dużo tutaj ludzi, no, z różnych, że tak powiem, środowisk. Dużo solidarności,
takich opozycjonistów. A tu było wejście na starą, intensywną, która później została troszkę przebudowana, ale pan docent tutaj jeszcze urzędował. Praktycznie codziennie bywał w pracy. Tak o godzinie 9 zjawiał się, później coraz później robił obchód, wchodził do chorych. Wywiad jest dość długi, on w grudniu przebył ostrą infekcję, od tej pory ból stenokardialny, przy czym właśnie, tak jak mówiłam, przed 2 tygodniami... No dobrze, ale stan teraz nie jest taki, jaki był przed 2 tygodniami, tylko coś się stało. Migotanie, potem zapaść i co dalej? I co dalej? Wszyscy przytakowali, denerwowali się, czy pan docent nie okrzyczy ich. To trwa od wczoraj. W ciężkiej zapaści jest we wstrząsie, bez własnego wydolnego oddechu. W związku z czym jest na oddechu cały czas albo kontrolowanym okresowo, tylko trzyma, na tak? No to tak co? By się wydawało, bo nie ma na co czekać. Zamawiaj pogotowie i koniec. Czy pani też pracowała z docentem? Czy tak. No powiem szczerze. Kontrowersyjny, tak? Jeśli chodzi o sposób bycia. Wzbudzał nasze takie emocje, kiedy przychodził na obchód, bo powiem szczerze, że no, miałyśmy dość duże wątpliwości, tak? Bo pan docent chodził ubrany w ubraniu prywatnym. Bywało tak, że my, młode pielęgniarki, nie wiedząc o tym, że to jest szef, tak? Zdążyłyśmy... Miał okazji być przedstawiony, tak, bo na przykład nie było pana docenta, tak, to reagowały różnie. Tak, wypraszałyśmy na przykład, tak? Więc bywało, przepraszam bardzo. Albo ubierały w fartuszek. Albo fartuszek, także też tak bywało. No, on bardzo tak podchodził do pacjentów empatycznie, tak? Czyli wsłuchiwał się w nich, patrzył, oglądał, ale też potrafił osłuchać uchem, tak? Pamiętasz, Barbaro? Więc to też takie zdarzenia, no powiem szczerze, nie teraz nieczęsto, tak? To się zdarza, że tak się wnikliwie patrzy na potrzeby tego pacjenta, bo to jest ważne. To jest zupełnie inne oko, prawda? Gdyby Amerykanie szukali inspiracji w Polsce, to prawdopodobnie docent Edelman byłby pierwowzorem doktora House'a. Był taki zespół ludzi, z którą tworzyliśmy jakiś, może za duże słowo, przyjaciół, ale bardzo dobrych znajomych. No i docent miał taki zwyczaj, że zawsze raz w roku zapraszał cały zespół do siebie do domu. I to nie było, czy tam jest lekarz, dyrektor szpitala, salowa, pielęgniarki. On po prostu cały zespół, który z nim współpracował, to on zapraszał do domu. I tak prawdopodobnie nawiązała się ta więź, jak ja to mówię, ja miałam z doktorem stołowe stosunki. A to pani to szykowała? A jak? Ja to szykowałam, ale nie narzekam, już teraz bym nie miała siły, ale niech mi pani powie, gdzie teraz, oni teraz wyjeżdżają w korporacjach na jakieś przyjęcia gdzieś tam, prawda, bo też się spotykają, ale to zupełnie co innego, iść do knajpy, a iść do kogoś do domu, no. Jak pani widzi, tu są dwa wejścia, tu jest jedno wejście, tu jest drugie wejście, obawiam. Od frontu i od kuchni. Docent mieszkał w tej połówce. W latach stanu wojennego zawsze tutaj była obstawa, ponieważ na docenta Edelmana był nałożony coś w rodzaju aresztu domowego. A no może nie do końca aresztu, bo on mógł oczywiście wychodzić i normalnie się poruszać, ale cały czas był kontrolowany i pod nadzorem służby bezpieczeństwa. Aczkolwiek docent lubił robić im różne żarty, oni obserwowali te drzwi wejściowe jedne i drugie, a on czasem wyłaził przez okno, przechodził przez do nas, przez balkon i tata gdzieś go tam po cichu wywoził, więc zdarzało się, że bawił się z tymi SBK-ami w kotka i myszkę, ale mimo wszystko nawet ich dobrze traktował, bo mimo, że to był wróg śmiertelny, no wychodził, częstował ich herbatą, koniakiem. A mówił, że jest zimno, to może by weszli i się ogrzali, trochę wprowadzając ich w przerażenie. To nie jest to mieszkanie, to jest zupełnie inne mieszkanie. Tu mieszka
bardzo miła i sympatyczna osoba, ale mieszkanie jest zupełnie inne. Przede wszystkim tam mieszkał sam docent. Wchodziło się w opary goluazów. Codziennie było tak samo. Było szaro i był taki zapach charakterystyczny, którego właściwie nigdzie w żadnym innym miejscu nie napotkała. Drzwi zwykle były otwarte na oścież i po prostu wchodziłam, tam siedziałam, siadałam na fotelu. Docent nie lubił być sam. I on każdego, kto wchodził, przyjmował w takim, w jakim był humorze, ale był zawsze zadowolony z tego, że ktoś z nim jest. A jak mu się znudził gość, to mówił, idź sobie już, już mam cię dosyć. Albo jeszcze gorzej, ale myśmy i tak wszyscy wchodzili tutaj w ten sposób. Nie wiem, o czym myśmy rozmawiali. Piliśmy kawkę, czasami jakiś mocniejszy trochę trunek. No i po prostu siedzieliśmy, on palił, czasami nikt się nie odzywał. Było w międzyczasie tysiące telefonów, które on załatwiał. Albo pozytywnie, albo negatywnie, bo ciągle ktoś go prosił o jakiś wywiad, o nie zawsze chciał go udzielać. Różnie to bywało. Przychodzili ludzie, którzy stracili w czasie wojny bliskich. Czy on o tych ludziach czasami czegoś nie wie, bo przecież był w tym warszawskim getcie i przez jego ręce, właściwie przez jego oczy przewinęło się tysiące ludzi na tym Umschlagplatzu. Także różni ludzie przychodzili, bardzo znani zarówno z opozycji, z KOR-u, jak i ludzie zupełnie bezimienni. Spotkanie z Havlem. To ja byłem wtedy prezydentem Łodzi. Marek Zygmunt powiedział, żeby Havel przyjechał do niego do domu. Mnie wydał takie polecenie. Więc ja zadzwoniłem do ambasady, tam się zdziwili, że w ogóle prezydent miasta o takie rzeczy prosi, że prezydent państwa ma przyjść do prywatnego domu, kiedy jest z oficjalną wizytą w Polsce. Ale Václav Havel wiedział, że to jest Marek Edelman. I sam zmienił plany wizyty w Polsce i odwiedził Marka Edelmana w domu. Ja byłem na tym spotkaniu, był tylko Havel z żoną, ja byłem z żoną i Irena Jaros była. I na tym spotkaniu pomyślałem sobie, że coś fajnego się dowiem, że dwóch takich wybitnych ludzi będzie rozmawiało chwilę. Ale od początku, jak Havel wszedł, to Marek Edelman wszedł w rolę lekarza. Wtedy było już wiadomo, że Havel ma raka płuc zdiagnozowanego. Marek Edelman zaczął mu doradzać, jak ma postępować, a zwłaszcza doradzał jego żonie, jak ma się nim opiekować. Ja go znam od lat 50., bo ja byłam na studiach, jak on był asystentem w klinice profesora Jakubowskiego na Stirlinga. Ale tak naprawdę to go poznałam tak dobrze już. W momencie, kiedy wyjechali jego bliscy, to znaczy żona z dziećmi. On wtedy tutaj był sam i on szukał towarzystwa, które no, miał niby, ale nie było kogoś takiego na co dzień. A to mu przyniosłam tam jakąś truskawkę, truskawki lubił. A to on powiedział, siadaj, zrób mi kawę. Jego żona wraz z dziećmi wyjechali w 71 roku, czyli ja go jeszcze nie znałem i większość ludzi go nie znała. Wiem, że utrzymywał bardzo dobre stosunki z dziećmi. Matka i ojciec to chyba jest osobny rozdział, bo oni się znali od czasów wojny, mama go uratowała w którymś momencie w powstaniu warszawskim. Poza tym dzielili te same wartości, mieli te same przeżycia prawie, że widzieli te 400 tysięcy ludzi, którzy idą na śmierć. No to ich łączyło, no to ich łączyło poza wszystkim innymi. To, jeżeli pani myśli, że w małżeństwie normalnym jest seks to przez 40 lat, to chyba się pani myli. No to nie wszystko się opiera na tym, żeby się kochać w łóżku. Czasami można się kochać bez łóżka,
a jest to mocniejsze jeszcze. Myślę, że u nich to właśnie było to, bo ich nie byli ze sobą razem. Co do nas, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Myślę, że gdyby Polska była normalna i nie było tej wariacji 68 roku, to kto wie, jakie by nasze życie było. No może byłoby inne. No. Ale to jest sprawa emigracji. No więc to nie ma nic do rodziny. Myślę, że gdyby wszyscy byli razem, niekoniecznie byłoby łatwiej. Nie. Za bardzo pani chce te prywatne sprawy wyciągać. No bo jednak... To ludzi interesuje, to jest mało interesujące. No co jest interesujące? Interesujące to, co mówię, że świat jest zły i co się dzieje tutaj w tej Polsce, ale nie tylko w Polsce, w całej Europie co się dzieje, ten nacjonalizm, który wraca. To jest ważne, to są ważne sprawy. Czy tatuś był uśmiechnięty, czy nieuśmiechnięty, to nie ma żadnego znaczenia. Mamusiu. Tramwaj jedzie dalej. Za oknem drzewa, budynki, ludzie. Różni ludzie. W środowisku medycznym spotykał się może nie z zazdrością i zawiścią, ale z niechęcią, z dużą niechęcią. Wyrzucono go ze szpitala Sterlinga, to z przyczyn politycznych w 1966 roku. Wyrzucono go ze szpitala wojskowego. I to w ogóle w skandaliczny sposób portier powiedział, że Żydów tu nie wpuszczamy. Nie uznano jego habilitacji. To było skandalem, ale było skandalem w 1967 roku, kiedy były te antysemickie fobie rządu i w ogóle szerokiego społeczeństwa. Ale skandalem jest, że nie przyznano mu tej habilitacji w wolnej Polsce. On postanowił zachować się honorowo i nie ubiegać się o to. Powinien dostać to. Do końca nie dostał, dlatego był pełniącym obowiązki ordynatora przez tyle lat. 21 marca 2000 roku zdarzyła się kolorowa tolerancja, gdzie ja w tym bardzo mocno się zaangażowałam i po zamalowywaniu tych napisów pierwszych na budynku, w którym mieszkał Marek Edelman, pojawiły się napisy Jude raus. To było strasznie dla mnie potworne doświadczenie. Te słowa pojawiły się już w wolnej Polsce, więc pojechałam do niego go przeprosić i wtedy Marek Edelman mnie zaprosił do siebie i po pierwsze to właściwie trochę mnie skrzyczał. Powiedział, że absolutnie nie masz za co przepraszać, ty nic złego nie zrobiłaś, wprost przeciwnie, ty robisz bardzo dobrą robotę. I to było bardzo dla mnie ważne wtedy. Często było tak, że było to uczucie nienawiści w Polakach w stosunku do Żydów. Tak, zdarzało się. Tak, bo wie pani, wśród szowinistów to się zdarza, a wśród silniejszych szowinistów to ta nienawiść jest taka bardzo butna. Bo jeżeli Żydzi byli mniejszością, a ten szowinizm polski był silny, bo był w większości, to była czasem to Schadenfreude, że dobrze, że się palą w tym getcie. Nareszcie będziemy mieli od nich spokój, prawda? Więc dlaczego nienawiść? Odwrotnie, chce się przyjaźni od tych ludzi. Chce się przychylności i się jest im przychylnym, jeżeli oni są przychylni, ale dlaczego nienawiść? Marek Edelman nie bardzo znosił sprzeciw. I mówił, tak ma być i tak było, czyli ci ludzie z nim najbliżej związani, czyli Irena Jaros, pani Zofia Roset, ja, byliśmy trochę jak oddział, którym on kieruje. Nie znosił sprzeciwu, ale też trzeba powiedzieć wyraźnie, że bardzo cenił sobie przyjaźń. Bardzo cenił i umiał być przyjacielem, ale wymagającym. Trzeba było do niego przyjechać, albo przynajmniej zadzwonić, żeby nie było takiej pustki w kontaktach. Ale trzeba jasno powiedzieć, że był do końca przywódcą. To trochę jest przewrotne, że Marek Edelman jest patronem Centrum Dialogu. Bo Marek Edelman nie był człowiekiem dialogu. On był komendantem, wydawał rozkazy, dyrektywy i rzeczywiście trochę tak było. Natomiast mnie się wydaje, że jako patron to jest genialny patron. Patron, który wyznacza ważne
tematy, którymi Centrum Dialogu powinno się zajmować. I jego słowa, które mówi o tym, że należy się angażować i reagować, kiedy dzieje się zło, bo kiedy odwraca się głowę i nie pomaga się, to pozwala się złu zwyciężać. To jest takie motto, które pozwala podejmować najważniejsze tematy współczesności. Jeżeli potrzebujecie autorytetów, to macie dobry autorytet. Tylko jak w tym kraju, w którym antysemityzm ciągle żyje, nie ma Żydów, nagle się oprzeć na jednym Żydzie, który wcale nie popierał tego kraju tak wspaniale, tylko mówił rzeczy bardzo ostre i wtedy nie było łatwo. No, mówił takie rzeczy, że patriotyzm to nie ma żadnego, to jest bardzo blisko nacjonalizmu. Że korzenie, to mówić o korzeniach to jest bzdura, że ważni są przyjaciele, a nie żadne jakieś korzenie, tak? Bo to jest nacjonalizm. To jak wtedy on to mówił, to nie, albo tego się nie słyszało, albo gada se, nie gada, ale jest bohater. A teraz już w ogóle o tym nie mówi, tylko jest bohater i koniec. Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Musimy uczyć w szkołach, w przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest najważniejsze złem jest i że życie. Miłość jest obowiązkiem. A jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze. Marek Adam. Tak naprawdę to ludzie muszą sobie radzić samemu. To nie wspominanie jego naprawi to, co się tutaj dzieje w tej chwili. No. Ja powiedziałem, że pamięć to jest dla ofiar, ale pamięć to jest też dla wszystkich. Jeżeli jakiś kraj, naród nie robi analizy swojego postępowania, to będzie to na nim ciążyło przez pokolenia. Z całej drogi i tak nigdy nie pamięta się wszystkiego. Zostają tylko migawki. Tak działa pamięć. Myślę, że to, co jest ważne tak naprawdę, to jest to, co zostaje. Patrzę na tę pocztówkę żółtą, wydaną przez Centrum Dialogu, najważniejsza jest pamięć. No i właśnie to jest chyba to, czy to młode pokolenie będzie pamiętać, kim on będzie tak naprawdę dla pokolenia już nie mojego, tylko właściwie moich dzieci, czy waszych dzieci jeszcze młodszych. Czy to będzie postać, która będzie coś znaczyła, czy dzieci docenią. Ja się cieszę, że Fryderyk ma na biurku przewieszoną taką pocztówkę, sam to zrobił, pośród jakichś swoich autorytetów ze świata sportu czy literatury wisi docent i to można powiedzieć, że coś znaczy, jeśli młody człowiek to zaczyna rozumieć. Zostają też oczywiście dzieci, tak? Zostaje kolejne pokolenie. Tak wracając do tej kuchenki, to cieszę się, że miałam takie doświadczenie w tym roku, kiedy córka docenta Anna Edelman ze swoim synem Tomkiem i ze swoją wnuczką Niną przyjechali do Łodzi, czyli Nina jest prawnuczką docenta i ona tutaj była na dole. Wciągnęła się, można powiedzieć, w kuchnię swojego pradziadka. Myślę, że zupełnie nie wiedząc o tym, bo ma dopiero 5 lat. Chciała tu ze mną zostać, chociaż mówi po francusku, a ja po francusku raczej nie mówię, a ona nie mówi po polsku. I jakoś tak radziłyśmy sobie przez 2 godziny gotując obiad z Niną 5-letnią. I to było fajne, że prawnuczka docenta jest w jego ukochanej kuchni i obiera marchewki i robi sałatkę. I takie zwykłe kuchenne życie prowadzimy sobie z prawnuczką docenta po prostu. I dogadujemy się, chociaż nie mówimy w tym samym języku. Był to reportaż Docent, przygotowany przez Kamilę Litman w realizacji Andrzeja Papajaka. Docenta Marka Edelmana wspominali Marek Czekalski, Aleksander Edelman, Irena Jaros, Barbara Maciejewska, Joanna Podolska, Witold Roset, Zofia Roset, Karolina Tatarzyńska i inni. W reportażu wykorzystano fragmenty archiwalnej audycji Coś tu musi zostać Joanny Sikorzanki oraz fragmenty nagrań prywatnych. Szczególne podziękowania dla Radio Łódź oraz Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Reportaż został zrealizowany w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta Łodzi. Łódź 2019.